Mamy bywają różne. Moja mama sprząta, bierze obiady, gotuje, moje małych swych ulubisów dziennie wychowuje. Moja mnie nauczyła, jak rozróżniać drzewa i kwiaty. Jeśli mam gorączkę. Jeśli mam gorączkę, to mi chodzi głowa. Nie, ciepło szalik wiąże, zmrożnie dni zimowa. Moja mama wie, ciasto przyszło zrobić, jak załata dziurę, żeby deszcz nas nie przemoczył, odpędzi złą chmurę. Mnie codziennie rano każe wypić kubek mleka, lecz jak przyjdę do domu, z uśmiechem na mnie czeka. Moja ciężko pracuje. Moje ciężko pracuje i gotuje i sprząta. Ja zaszczędzę na piano, cały dzień się sprząta. Moja mama jest sportowana, robi ćwiczenia. Słońce i gaz zawsze jest na łące. Choć potrafię grać na burza, krzyknąć, budująca się burza. Moja mama, Łukasz. Moja mama jest zwyczajna, zwykły człowiek, czy to źle. Czasem bywa bardzo fajna, czasem nie wie, czego chce. Moja mama jeszcze młoda, więc ubierać lubi się. Często drażni o pogodę, właściwie się nie coś tam źle. Często brakuje jej czasu i obok nie wie, że hej. Nienawidzi też hałasu, ale jak nie kochać jej. Moja mama ma oczy brązowe i włosy bardzo ciemne. A kiedy jest ze mną tuż obok, jest mi bardzo przyjemnie. Wesoło mi z moją mamą i śmiać się i bawić się. Moja mama... Wszystkiemu zaradzi? Moja mama wszystkiemu zaradzi. Nie trzeba się niczego bać. Kiedy robi się ciemno, na kraju łóżka siada. Całuje mi ciepło w czoło i bajki opowiada. A wieczorem po nim całym, gdy dym już doziewa, siada cicho przy moim łóżku, kołysaka śpiewa mi. Co tam krawacie, co tam... Nikt nie ma takiej mamy, tylko ja jeden na świecie. Długo możecie szukać, lecz takiej nie znajdziecie. Dziś składamy wszystkim mamom gorące życzenia. Zdrowia, szczęścia, pożyczności i marzeń spełnienia. Thank you.
wspaniałe mamusie mają, ale o tatusiach również pamiętają. A gdyby nie tata, powiedz co by było, jak smutno by się wszystkim żyło. Kto by gwoździe? A kto by gwoździe miał stanę? To żelazka by naprawił. Kto by pokój wymalował i kto mydły by przystawił. Mój wczoraj obiad nam taki zrobił. Makaron, guma i kości zrobił. Wszystko sosikiem smacznym palone. Troszeczkę tylko poprzypalone. Tatuś tłumaczył nam to praktycznie, że te obiady są dietetyczne. Mój ciągle siedzi przy samochodzie. Z garażu prawie już nie wychodzi. Mama obiady nosi, kolację i ciągle krzyczy. Skąd referacie? Ty czy ta syrenka? Powiedz, czy ona jest ważniejsza niż twoja żona? Mój ciągle siedzi przed telewizorem rano, w południe, w nocy, wieczorem. Wszystko ogląda, jak leci, czy dla dorosłych, czy też dla dzieci. Mój telewizję ciągle ogląda, a mój gosteku się wciąż przygląda. Ciągle krawaty sobie kupuje, bo ten źle leży, ten nie pasuje. Mama już ręce swe załamuje, a tato dalej nowe kupuje. Krawaty gorzej, gdy w domu nie ma taty, bo gdy mój jemu wolny się zdarzy, z wędką jest już na plaży. Czy słońce? Czy słońce prawie się deszczu kapie. Tak długo, aż rybkę. Tak długo, aż rybkę złapie. Potem niestety chcemy lub nie chcemy, w kółko rybeski i taty jemy. Mój tatunio ukochany, też w rybeczkach zakochany, lecz nie biega on nad rzekę, bo sprytniejszy jest troszeczkę. On w akwarium nie ładuje i na moment ich nie odstępuje, a od samego rana do mamy mówi rybko kochana. Mój tato jeże, sprząta, gotuje, myje naczynia i proteruje. Jeże, gotuje tak wszystko naraz, a mój bez przerwy powiada zaraz. Zaraz poprzątam, zaraz ułożę, zaraz wyniosę, zaraz ułożę. Od tego zaraz? Od tego zaraz mama jest chora i zaraz musi iść do doktora. Tata nerwowo się wtedy sprząta i w migie wszystko poprząta. To były? To były tylko niewinne żarty. Nasze rodzinki są całkiem inne. Nasz tatuś. Nasz tatuś jest prawie wymarzony. Dobry dla dzieci, dobry dla żony. A żywot troszkę na karku dźwiga, to rzecz normalna i jest przecież chyba. Drodzy tatusiowie, wszyscy przyrzekamy, że będziemy grzeczni dla siebie, dla mamy. Nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę.
Wam doda prawdziwa miłość Waszych dzieci. Jak najdłużej bądźcie nam wzorem, przewodnikami w drodze świata. Byśmy mogli iść w Waszym torem, od dzieciństwa po seniora. Taniec. Thank you.
Dziękuję.